ogólnie szok, tak? No bo kto normalny takie rzeczy robi? To wyglądało wszystko jak w filmie. To szybka akcja po prostu była. Zaczął przy kinie letnim, dodał gazu, były spiski i w pewnym momencie ruszył około tam 100 na godzinę. Potrącił jednego chłopaka i wtedy zawiesiliśmy ławkę, próbowaliśmy go tam zagrodzić. Wyminął jeszcze tą ławkę i uciekł później stąd tutaj. Tyle ludzi niewinnych, którzy w dobrej atmosferze się chcieli bawić, tak postąpić. Dla mnie to jest nieludzkie i powinni takich od razu izolować ludzi.